Dziewczynka skończyła rysować. Co chcesz zjeść? Ona chce pancake'i. Zrobicie? Wszyscy gotowi? Widzę, widzę, nawet babcia. Oj, babciu, czy wszystko w porządku? Nic nie złamałaś? Dobrze, moje ciasto jest już gotowe. Tak czułam, że będę robić moje popisowe pancake'i. Zaraz napieczemy stosik. I nakarmimy moją ulubioną wnuczkę. Co za zapach. Voilà, gotowe. Teraz dodamy coś słodkiego, aby dziecku na pewno się spodobało. Mój ulubiony syrop klonowy. Dam go więcej. I masełko. A ja zrobię tęczowe pancake'i. Mam tu ciasto we wszystkich kolorach tęczy. Oj, niebieski coś się nie leje. Gdzie ty jesteś? Hop, hop. Hop. Ojej, jestem cała w cieście. Wszystko w porządku, nie martwcie się, zaraz to wytrę. Mogę kontynuować pieczenie. Dobra, oto pierwszy placuszek, idealny. Co to za tęcza bez jednorożca? Zgadza się, nijaka. Skończyłam piec. Babciu, co myślisz? Pięknie. Kurczę, nie mogę znaleźć mojego czarnego barwnika. Nie ma go tutaj. Rączka. O, już tu jesteś. I przyniosłeś mój barwnik. Dzięki. Świetnie, dajemy kilka kropel. I gotowe. Teraz nabieram ciasto do strzykawki. Dzięki temu rysowanie jest łatwiejsze. I zrobię przerażającą pajęczynę z pająkami. Cudownie. Jakie słodziaki. Dekorujemy talerz świeżą krwią. To znaczy syropem truskawkowym. Układamy pajęczynę i moje urocze pająki. Myślę, że to arcydzieło. Wow, Wednesday! To wyszło naprawdę upiornie. To znaczy oryginalnie. Wszyscy gotowi? Kochanie, pospiesz i spróbuj, póki jest gorące. Okej, okay, co my tu mamy? Jakie wszystko jest piękne. Oj, czy to są prawdziwe pająki? O matko! Nie, to pancake'i. Wednesday znowu postanowiła mnie przestraszyć. Może smakują lepiej niż wyglądają. Pająki są słodkie i niestraszne, kiedy są jadalne. Pyszka. Co będzie dalej? O, cały stosik pancake'ów z syropem. Rewelka. Trzeba jak najszybciej ich spróbować. Smaczne, słodkie. Miam, miam. Co będzie następne? Wow, to pancake z jednorożcem. I tęczą. Miu, miu, miu. Leć mój jednorożcu prosto do mojej buzi. To jakaś magia. Zwycięstwo należy do jednorożca. Gratulacje. Enid, gratulujemy. Chcę frytki. Zrobicie mi? Jestem taka głodna. Nie musisz się martwić. W kuchni pracują profesjonaliści z doświadczeniem. Prawda, babciu? Tak, dokładnie tak. Co się dzieje? Skąd się biorą te obierki? Enid, słońce, możesz być ostrożniejsza. Jestem cała w resztkach ziemniaków. Enid, no nie mogę się na ciebie gniewać. Jesteś taka słodka. Pomóc ci? No to daj. Zaraz to zdejmiemy. Zostało tylko troszkę. Proszę. Dzięki, babciu. Teraz pokroję je specjalnym nożem. Zobacz, jakie ładne ziemniaki. Karbowane. Wpadłam na szalony pomysł. Chcę zrobić kolorowe frytki. Fajnie, prawda? Będę miała fajne tęczowe frytki. Moja siostra na pewno nigdy wcześniej takich nie widziała. Gotowe. Pozostało tylko usmażyć je na patelni. Mam patelnię, olej i kuchenkę. Łączymy je i mamy frytkownicę. Ale ekstra. Tak sprawnie mi to idzie, że myślę o zostaniu szefową kuchni. Pasowałaby mi czapka kucharska, na przykład tęczowa. Moje frytki są gotowe. Enid, jesteś taka zdolna. To wyszło naprawdę dobrze. Ja też już smażę ziemniaki. Mam zwykłe frytki, niebarwione. Ale też bardzo smaczne. Lubiące. Trudno się powstrzymać. Polejemy je odrobiną keczupu. Pyszne.
Twoje frytki też są gotowe. Można je przełożyć na talerz. Teraz je pokolorujemy. Ups, trochę się pobrudziłam. Czarny zdecydowanie mi pasuje, ale nie jestem jeszcze gotowa na nowy styl. Chciałam pomalować na czarno ziemniaki, a nie siebie. Mam prawdziwe frytki z piekła rodem. Teraz pozostało już tylko wykończenie. Voila! Chyba nie myśleliście, że to będą tylko czarne frytki. To pająk Klaus. Kochanie, ziemniaki są gotowe. Spróbuj. Wow! Ale fajne ziemniaczki! Wednesday znowu postanowiła mnie przestraszyć, ale już się nie boję. To pajączek z ziemniaków. Jest super pyszny. Nie mogę się zatrzymać. A co my tu mamy? To zwykłe frytki z ketchupem, ale też są dobre. I to bardzo, bardzo dobre. Niesamowicie dobre. A to od razu przyciąga uwagę. To tęczowe frytki. Zawsze o takich marzyłam. Nawet moje zęby zmieniły kolor. Najadłam się. Tęczowe frytki wygrywają. Wow, Enid, znowu wygrałaś. Gratulacje, brawo. Dziewczynka już kończy swój rysunek. Co tym razem? Chcę burgera. Super, wszyscy gotowi? Oczywiście, że gotowi. Zrobię najlepszego burgera w życiu mojej wnuczki. Podpiekę bułki. Dodam słodkiego pomidora. Pokroję go oczywiście w krążki. I mielone mięso. To bardzo ważne, aby zrobić kotleciki z dobrego mięsa. W porządku. I można zacząć składać. Bułka, zielona świeża sałata, na niej soczysty kotlet, ser, pomidor i przykrywamy to wszystko drugą bułką. Hurra, wszystko gotowe. Oj, daj spokój, Enid, to zwykły burger, nie ekscytuj się tak. Ja też mam pomysł. Te bułeczki wyglądają tak sobie. Zrobię coś smaczniejszego. Pączek. Dodam trochę słodkiego syropu truskawkowego na wierzchu. W moim burgerze najważniejsze będą słodkości. Moja siostra uwielbia wszystko, co kwaśne, słodkie i pyszniutkie. Więc zrobię coś takiego. Słodycze są najważniejsze. Okej, zostało tylko dodać pianki. Pyszne. Takie apetyczne i słodkie. Żebym tylko sama nie zjadła tej cukrowej bomby. No i kończymy. Mamy to. Okej, moje czarne bułeczki też są gotowe. Teraz położę na nie ser. Kotleta z czerwonego mięsa. Więcej sera. No i więcej krwi. Oj, nie, to znaczy keczupu. Tak, tak, keczupu. Dobrze, możemy przykrywać. I nie zapominamy o dodatkach. Chips. Będzie służyć jako język dla mojego burgerowego potwora. Rączka? Potrzebuję twojej pomocy. Nie musicie się go bać, on was nie zje, nie ma nawet buzi. Chcesz zabrać moje żelkowe oczy? Tak bardzo ich chciałam. Dzięki, rączka. Załatwiłeś mi żelkowe oczy. Tobie też pasują, ale mój burger potrzebuje ich teraz bardziej. Zrobiłam strasznie słodkiego burgera. Jesteśmy gotowe do degustacji. Burgery wyglądają niesamowicie. Od którego zacząć? Zacznę od tego dziwaka. Jest przezabawny. I bardzo smaczny. Co następne? No właśnie. Ten burger wygląda dokładnie tak, jak go narysowałam. Powinien być dobry. Spróbujmy. Fuj! Okropna cebula. Nie będę tego jadła. Babciu, ja przecież nie lubię cebuli. Dobrze. Został ostatni i najbardziej kolorowy. Chciałam z kotletem, ale pianki też są dobre. Słodkie i pyszne. Nie mogę wybrać, więc zdecyduje wyliczanka. Zwycięzcą jest ten przerażająco dobry burger. Ma też żelkowe oczy. Tak, to na pewno zwycięzca. Wednesday, gratulacje.
Czy to cię cieszy? Wow, no dalej, Wednesday, uśmiechnij się szeroko. Szkoda, masz na pewno piękny uśmiech. Chcę kakao, zrobicie? Wszyscy są gotowi? Super, mam nadzieję, że wszystkim wyjdzie pyszne i dziewczynce będzie smakowało. To zacznie. Zaraz wymieszam w garnku kakao i mleko. Powinno wyjść super pyszne kakaoko. Dodamy troszkę czekolady. Napój czekoladowy. Moje kakao może być tylko w kubku z moją twarzą. Od razu lepiej. Niech wszyscy wiedzą, kto tu jest numerem jeden. Babciu, naprawdę jesteś najlepsza, ale ja będę miała również dobre kakao. Znalazłam naprawdę pyszne czekoladki, wrzucę je do garnka i oczywiście dodam troszkę cukru. Szczyptę. Ups, sam się wysypał. A teraz otworzę mleko. Ojej, rozlało się. Ale zostało jeszcze troszkę dla kakao. Dobrze, nie mogę zostawić go w białym kolorze. Muszę dodać troszkę niebieskiego. Jak niebo. Spójrzcie, jak pięknie. Żółty krem będzie idealnie pasować. Ozdobimy nim szklankę. Dodamy kolorową posypkę. I wlejemy nasze błękitne kakao. Fajnie? Myślę, że jest super. Sis będzie zachwycona. Jeszcze więcej słodyczy i dekoracji. Co o tym sądzicie? Wspaniale. Skończyłam. Rączka, widziałeś ten kolorystyczny koszmarek? Z kim ja tu pracuję? Myślę, że wiesz, jakie ja zrobię kakao. Do mojej ulubionej szklanki wleję ciemne jak ropa kakao. Dodam paskudne ozdoby i robaczki. Ale żelkowe. Nie będę wszystkich straszyć. Gotowe. Skoro wszyscy są gotowi, próbujmy. Kochanie, już czas. Tak, super, jestem gotowa. Wygląda bardzo apetycznie. To kakao jest takie kolorowe. Na pewno zrobiła je Enid. Pyszne. A to kakao zrobiła moja ulubiona babcia. Kakao babci jest zawsze pyszne. Oj, a to znowu Wednesday i jej ulubione czaszki. Spróbujmy. Żelki z kakao są pyszniutkie. Ale muszę wybrać zwycięzcę. Wybieram to. Enid znowu Mamusiu, kup mi czekoladkę. No kto tam tak hałasuje? Jest dopiero druga po południu. Chwileczkę. Czy to już 31 października? To znaczy, że zaczyna się upiorny okres, kiedy mogę sobie pożartować z mojej siostry Jane. Pierwszym psikusem będzie duch z balonika i białego prześcieradła. Muszę mu narysować przerażającą buzię. Buu! I co wy na to? Straszny? No to lecimy! Musimy być bardzo, bardzo cicho. Buu! Moja siostrzyczka słodko śpi. Powieszę ducha tuż nad jej głową, aby był pierwszą rzeczą, którą zobaczy, gdy otworzy oczy. Po duchu zauważy swoje ręce i będzie miała na nich paskudne rękawiczki ogra. Będzie chciała wstać i mnie znaleźć, ale nie zajdzie daleko, jeśli pod stopami jej rozsypie kolorowe cukierki. Następnie najfajniejsza część, zielony slime na tacy. Spadnie w niego twarzą. To będzie mega zabawne. A teraz ostatni szczegół. Ceglana ściana w wejściu. Zaczynamy dobrą zabawę. Och, co za piękny poranek. O rety! Co to za potwór? A może to ja jestem potworem? To tylko rękawiczki. Ojej! To na pewno Ben. Zaraz się przewrócę. Fuj. Mam nadzieję, że to nie smarki. Dosyć tego, Ben. Zaraz oberwiesz. Już po ciebie idę. Co to takiego? Kiedyś tu było przejście. A, to tylko tapeta. Dzień dobry, siostrzyczko. Szczęśliwego Halloween. Co z tobą? Wstałaś lewą nogą? Ja
jakie fajne show. Nie mogę oderwać od niego oczu. Trzeba coś zjeść na śniadanie. O, mleko. Akurat mamy tu płatki śniadaniowe. Świetnie. Jane jest tak pochłonięta nowym show, że nie mogę się powstrzymać przed zrobieniem jej psikusa. Wsypujemy wszystkie słodkie płatki na mój talerz. A dla mojej siostry mam coś ciekawszego. Obrzydliwe robaki. Przesypujemy je do pustego opakowania po płatkach i dajemy Jane do spróbowania. Mam nadzieję, że to śniadanie jej zasmakuje. Okej, można serwować. Hej, siostrzyczko, przygotowałem ci wszystko na śniadanie. Oto twoja miska, mleko i płatki. Trzymaj łyżkę. Smacznego, sis. O, to takie słodkie, braciszku, dziękuję. Od samego rana oglądam nowy program, nie mogę się oderwać. To naprawdę super show, nawet nie jadłam jeszcze śniadania. A wiesz, że uwielbiam płatki z mlekiem? Okazuje się, że byłam naprawdę głodna. Jak pięknie pachnie. Fuu, to obrzydliwe. Ben! Ha, zjadłaś robaki na śniadanie. Nazwę cię miłośniczką robali. Wpadłam na fajny pomysł, żeby zrobić bratu psikusa. Zrobimy sztuczny stół z czarnym obrusem z dziurą na głowę. Wstawiamy wiaderko na popcorn. Wsypujemy go i robimy przerażający makijaż, żeby go przestraszyć. O, całe wiadro popcornu, super! Idealnie na seans z fajnymi filmikami. Śmieszny moment. Wszystko wygląda podejrzanie oczywiście, ale popcorn wygląda pysznie. Aj, co to mnie ugryzło? Jestem popcornowym potworem, nie możesz jeść mojego popcornu. Nie zjadaj mnie! Padłem na nowy, fajny pomysł na psikusa. Niedawno przyszła do mnie sztuczna ręka, a Jane właśnie dekoruje pokój na Halloween. Będzie zabawnie, jeśli przypadkowo ją sobie przewiercę. Muszę tylko założyć ją na miejsce. Idealnie. Idę pomóc siostrze. Jane, co ty robisz? Pomogę ci. Przyniosłem ze sobą narzędzia. Wywiercę dziury w ścianie na gwoździe w sekundę. Oj, zaswędziało mnie w nosie. O nie! Moja ręka! Przewierciłem sobie rękę. Ojej! Czy to naprawdę ręka Bena? To sztuczna ręka. Jest niezły w robieniu żartów, ale odegram się. Zrobię mu psikusa ze sztucznym mózgiem. Potrzebuję do tego zakrwawionych bandaży i sztucznej krwi. Teraz ukryję wszystko pod peruką i lecimy go straszyć. Dlaczego Wednesday wzięła nóż? O rany, oglądanie horrorów przed snem to zły pomysł. Co będzie dalej? O, Jane, przyszłaś obejrzeć ze mną filmik? To moje ulubione chipsy, co? Nie chcesz się podzielić? To pociągnę cię za włosy. Co się dzieje? Jane, masz mózg na wierzchu! Pomocy! Uciekaj, uciekaj, braciszku. Mam nowy pomysł, jak wkręcić Bena. Wyrzeźbię w dyni przerażającą twarz, która na pewno go przestraszy. Tu będą oczy. A tu usta. Świetnie. Do środka włożę świeczkę i gotowe. Teraz naszego dyniowego potwora umieszczę pod łóżkiem Bena. W ciemności ta twarz wygląda jeszcze straszniej. Ale to nie wystarczy. Trzeba zostawić krwawe ślady stóp, tak jakby pod łóżkiem ukrywał się potwór. A teraz wiejemy, zanim Ben tu przyjdzie. O, mój ulubiony kawałek. O tak, a to jest mój ulubiony moment. Juhu! A co to za ślady? Dlaczego prowadzą pod moje łóżko? Boję się! Kto jest pod łóżkiem? O mamo! Pod moim łóżkiem jest potwór! Jeszcze nigdy cukierki Skittles nie były tak duże. I jeszcze nigdy nie dekorowałam w ten sposób domku z piernika. Tylko spójrzcie, ile kremu. Będę ozdabiać swój domek! Ale super! Myślę, że zrobię bardzo, bardzo ładny domek. Tego nie potrzebuję. Ale puszyste. Super. Okej, cegiełki są już gotowe. A pozostałe materiały trzeba wrzucić do środka. Zrobione.
jeszcze tęczowe żelki. Ale najpierw ich spróbuję. Pyszne. Nie, jednak nie wrzucę ich do środka. Wolę udekorować nimi dach. Widzicie, jaki dach zrobił się kolorowy? A żeby wiatr nie zdmuchnął żelków, użyję skittlesu. One też są bardzo kolorowe. Będą też świetnymi obciążnikami. Brawo ja! Teraz czas na lizaki. A ja! Będą ozdabiać zewnętrzną część domku. Jeszcze więcej czerwono-białych lizaków na ścianach. Będzie bardzo ładnie. Ale to też nie wszystko. Więcej takich lizaków. I nie tylko takich. Nie wolno zapominać o kominie. Jego też trzeba udekorować. Brakuje mi jeszcze okiennic w oknach. Tabliczka czekolady Briana będzie w sam raz. I takiej nie potrzebuję. Oj, oj! W biały dzień kradną czekoladę. Koleżance, żałujesz. Czekolada jest pyszna tak przy okazji. Idealnie nadaje się do upiększenia moich okien. Ale pyszne. Dobra, biorę się za te okna. I mamy to. Ale trzeba też udekorować czekoladę, aby była bardziej kolorowa. No i mój dom jest już prawie gotowy. Skończyłam. No to teraz ja. Zacznijmy od żelku. O tak. A, jak to boli! Głupie żelki! Mam nadzieję, że przynajmniej jako wykończenie ścian dobrze się sprawdzą. Zobaczmy. Och, ale ciężar! No, okej. Całkiem nieźle to wygląda. No, bardzo ładnie. Będę miał chłodny dom, jakby był zrobiony z lodu. Myślę, że jest naprawdę ładnie. Zamierzam też ułożyć uśmiechniętą buźkę na głównej ścianie z ciasteczek Oreo. Dwa duże ciastka to oczy, a małe posłużą za usta. O, właśnie w ten sposób. Cyk, cyk, cyk i mamy to. Ale to też nie wszystko. Potrzebuję jeszcze nosa. W tym celu użyję nasion marchewki. Ach, dam radę! Udało się. Oto jest. Proszę bardzo. Nasionko trzeba zasadzić w wiadrze i wyhodować gigantyczną marchewkę. Świetnie. A teraz potrzebuję troszkę wody. Marchewka już jest. Muszę ją tylko wyciągnąć. Ale jak? Wrosła zbyt głęboko w ziemię. Och. O, Brian! Chodź tu, potrzebuję twojej pomocy. Pomóż mi wyciągnąć marchewkę. Ach! No nie idzie. Cóż, będziemy musieli zaangażować też Phoebe. Chodź, pomożesz nam. No dobra. No dalej. Och, udało się. Dzięki, przybij piąteczkę. Polecam się. Hej, a ja? Ty też przybij piątkę. Tego zielonego ogonka nie potrzebuję. Jest zbędny. Ale sama marchewka idealnie pasuje jako nos. Wyszedł mi domek w kształcie bałwana. A na dach zarzucę czapkę. Będzie fajnie. Hop! Tadam! Tylko spójrzcie, wyszło fantastycznie. Brian, czekamy na ciebie. A wiecie co? Mój domek będzie jeszcze fajniejszy niż wasze. Zapakuję go w papier. Będzie wyglądał jak prawdziwy prezent. Pięknie mi to wychodzi, prawda? Okej. Ale to jeszcze nie wszystko. Dodam też łańcuch choinkowy. Będę na nim wieszać świąteczne bombki. Dzięki temu mój dom będzie wyglądał jeszcze bardziej uroczyście. Fajnie, co? Ale co jeszcze powiesić? Yes!
Właśnie, dorzucę jeszcze kilka bombek. A super. No i co jeszcze? O! Latarnie. Będą idealnie pasować. Mój dom wygląda lepiej niż wasze. Co mamy robić dalej? Księgo, podpowiedz nam. Aha, czas udekorować podwórka. To pestka. Najpierw przyciągnę tu sanie pełne prezentów. Wejmę z nich pistolet do baniek i użyję go do zrobienia sztucznego śniegu. No to lecimy. Bam, 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 bam. Ej, uważaj, ochlapałeś mnie. Ojej, co to za broda? I co z tego? Przynajmniej mamy teraz mnóstwo sztucznego śniegu. To jest naprawdę super. Można go podnosić i urządzić prawdziwe opady. Patrzcie, jak fajnie! Skoro mam mnóstwo małych bombek, to ze dwie duże też mi się przydadzą. Przecież mamy tu święta! No właśnie, a gdzie jest choinka? Ustawię ją na samym środku podwórka. I położę pod nią wszystkie prezenty. Bo przecież tam jest ich miejsce. Och, jak wspaniale. Ale czegoś mi tu brakuje. Mimo wszystko. Wiem! Skrzynki pocztowej. Też jest czerwona i owinięta łańcuchami choinkowymi. Wrzucę do niej list do Mikołaja. Pięknie. No podwórko na bogato. Wielka mi rzecz. Sprawię, że mój domek będzie o wiele ładniejszy. A moja choinka nie będzie zwykłą choinką. Będzie czekoladowa. Więc można ją będzie później zjeść. Pięknie. I nie będę dekorować jej bombkami. A kremem. Niestety samego kremu jest za mało. Pierniki będą idealne jako zdoby choinkowe. Chłopaki, możecie się poczęstować, ale zostawcie mi coś na choinkę. Gotowe! Moje prezenty też będą jadalne. Ale to jeszcze nie wszystko. Przyturlam kilka kolorowych cukierków. Wyglądają jak ciasteczka. A na nich położę wygiętą tabliczkę czekolady. Będzie z tego super ławka. Hop! Udało się. I mamy to. A z reszty cukierków zrobię ścieżkę do domu, żebym zawsze wiedziała, dokąd mam iść. Właśnie w ten sposób. No to wygląda naprawdę super. A wy co myślicie? Przydadzą mi się też te dwa paluszki Twixa. Mogę ich użyć do zbudowania ogrodzenia, które jest nie tylko solidne, ale i bardzo smaczne. Tylko nikt oprócz mnie nie będzie tego jeść. O, rany! Jak ja uwielbiam Twixy! Następnie postawię jadalną skrzynkę pocztową. No i oczywiście jadalne pojemniki na lizaki Chupa Chups. Fajne, co? Ktoś będzie mógł się nimi poczęstować. No, myślę, że wyszło mi to niesamowicie klimatycznie. Den, a ty na co czekasz? Dekoruj szybko swoje podwórko. Dekorować? No już najwyższy czas. Najpierw będę musiał troszkę pokopać w śniegu. A muszę to zrobić, żeby zrobić lodową zjeżdżalnię. Zjeżdżalnia gotowa. Zjadę po niej prosto w śnieg. Więc mam nie tylko piękne podwórko, ale i plac zabaw. Juhu! Ale jedna zjeżdżalnia to zdecydowanie za mało. Przydałby się bałwan. Nie bez powodu mój dom wygląda jak bałwan. Więc będę kontynuował ten pomysł. Okej, prawie gotowy. Teraz głowa. Zrobiłem trzy kulki. A buzia bałwanka będzie z ciastek, cukierków i waflowego rożka. A żeby bałwankowi było ciepło, przykryję go czapką i szalikiem. Nie marznij, mój malutki! Ale to wciąż za mało. Będę potrzebował ogromnej bryły lodu.
ale ciężka. Ale czego się nie robi, żeby udekorować dom? A teraz obrobię ten lód piłą. Właśnie z tego kawałka chcę sobie zrobić choinkę. O tak! Co za zabawa! Ta choinka będzie tutaj stała, dopóki się nie rozpuści. Ale czad! Ciężar z tej choinki! Przestawię ją bliżej domu i podświetlę na niebiesko. Gotowe! A ogrodzenie zrobię z żelków. Te płytki idealnie wpasowały się na ściany, więc mam nadzieję, że będą równie doskonałe na ogrodzenie. Pozostało mi tylko ustawić lodową skrzynkę pocztową. To jest to! Moje podwórko jest skończone. Co tam dalej, książeczko? Aha, teraz musimy udekorować nasze domki w środku. Jak na razie wszystko tu wygląda dosyć nudno, ale zaraz to naprawię. Zacznę od mięciutkiego czerwonego dywanika. Położę go na podłodze. Och, jest taki puszysty. Wspaniale. Następnie będę potrzebował kilku drewienek. Jest ich tak dużo i są takie ciężkie. Ich pomocą ozdobię ściany. Aj! Oj, oj, oj. Wszystko, co muszę zrobić, to przybić drewno do ścian. To proste. Dam radę. Okej, gwoździe są. Jedziemy z tym. Au, mój palec! Przeceniłem swoje siły. Kurczę, teraz boli mnie palec. A to wszystko przez ten głupi młotek. Spróbuję jeszcze raz. Może za drugim razem będzie lepiej. No, naprawdę się udało. Pozostało tylko dokończyć resztę ścianek. One też muszą być udekorowane drewnem. Ale super, to będzie naprawdę przytulny domek. Ale to wciąż tylko ściany. Potrzebuję kominka. Spróbuję go tutaj wciągnąć za pomocą liny. Och! Ale spójrzcie, jak idealnie wpasował się w róg mojego domku. Postawię na nim miniaturkę parku rozrywki. Spójrzcie, tu się wszystko rusza. Myślę, że to świetna dekoracja. A teraz nad kominkiem powieszę skarpety. Chyba niech Mikołaj będzie wkładał prezenty. A ściany ozdobię kolorowymi łańcuchami. Ale to wciąż nie wygląda na skończone. Będzie tu idealnie pasował wieniec świąteczny. No i czerwone worki na prezenty. Pięknie. Prawie gotowe. Dorzucę jeszcze kilka dekoracji. A żeby było bardziej przytulnie, to postawię tu fotel bujany. I wiecie co? Ustawię jeszcze dwa dziadki do orzechów. W worku został też zabawkowy tor kolejowy. To będzie element rozrywkowy mojego pokoju. Pociąg będzie jeździł, a ja będę go obserwować. Tudu! Ale ekstra! Mam już choinkę na zewnątrz, ale w domu też muszę mieć chociaż małą. Moja będzie zrobiona ze świecidełek, a prezenty będą leżały tuż obok niej. Wszystko gotowe, można odpocząć. Zjem pyszne ciasteczka i wypiję słodkie kakałko. Ale tu wygodnie. A jak ja mam udekorować mój domek? Muszę zacząć od podłogi. Myślę, że tabliczka czekolady będzie idealna. I będę chodzić w tych uroczych kapciuszkach. Och, ale fajnie. A teraz potrzebuję kremu, który nawiasem mówiąc już tu jest. Użyję go do ozdobienia ścian w domu. Ojej, jak ładnie. A teraz cukierkami Skittles wyłożę listwy przy podłodze. Na ścianach powieszę kolorowe karmelki i lizaki, tak jak na zewnątrz. Te słodycze wyglądają niesamowicie. I mamy to! Teraz muszę zrobić sobie kanapę.
też będzie piernikowa. Zamierzam użyć kremu jako materiału klejącego. W ten sposób będę miała świetnie wyglądającą sofę. Ekstra! Jest bardzo wygodna tak przy okazji. A skoro mam już kanapę, to muszę mieć też stolik. Będą na nim leżeć przeróżne smakołyki, którymi już można się zajadać. Dlatego, że mój domek jest gotowy! A... zdolniacha ze mnie! Podobnie jak na zewnątrz, zamierzam udekorować wnętrze domku lodowymi żelkami. Zrobię najpierw żelkową listwę podłogową. Będzie w tym samym kolorze co domek. Gotowe! A teraz podłoga. Mamy to! Czas na ściany w środku. Pomaluję je sprayem w białym kolorze. Ale po prostu zwykłe białe ściany to dosyć nudne. Ozdobię je błękitnymi śnieżynkami. A oto i one! Siedzieć będę na tym niebieskim fotelu. Ale ciężkie. Fajnie, że idealnie się tu komponuje. Będę miał też półkę w tym samym kolorze. Postawię na niej dwa urocze bałwanki. No myślę, że wyszło super. Ale co to za życie bez telewizora? Jakaś rozrywka musi być. Telewizor będzie stać na mojej szafce. Zawsze będę mógł oglądać challenge na naszym kanale. Zostały tylko małe ozdoby. Trzeba poustawiać różne zabaweczki i oczywiście czas na relaks z moją ulubioną kolą. A samo picie coli jest nudne, więc zamienię ją w lodowaty koktajl. Aby to zrobić, muszę ją wlać do specjalnego kubka. Wyszło świetnie. Najwyższy czas to spróbować i można oglądać śmieszne filmiki. Ech, co za życie. Ha, niezły ubaw.